19 stycznia w paczkach pojawią się karty TOTY, dlatego postanowiłem zrobić ten odcinek, aby opowiedzieć wam troszeczkę o Team of the Year oraz o tym, jak przygotować się na ten event. Zacznijmy od samej drużyny roku. Ja głosowałem w ten sposób, natomiast kiedy patrzyłem na najbardziej prawdopodobną drużynę, która się pojawi, no to pewnie zamiast Kim Min-jae, co ubolewam, będzie tutaj Virgil van Dijk. No i prawdopodobnie, ja tutaj nie pamiętam też, czy postawiłem na pewno ostatecznie na Bernardo Silva, natomiast mówi się o tym, że raczej będzie Kevin De Bruyne w tej drużynie. Osobiście myślałem, żeby postawić na Bernardo, na Kevina, myślałem, żeby tym trzecim może był nawet Ilkay Gundogan, który sobie też w Manchesterze City świetnie radził, do Barcelony też to wejście nie było złe. Myślałem, żeby z sympatii dać Musiale albo Zane, no ale ostatecznie chyba postawiłem na Bernardo Silva. No i w napadzie teoretycznie dałem tutaj Salaha, ale wiem, że tak będzie wyglądała ta drużyna z Leo Messim. Dużo osób się kłóci, no ale jest to jednak zwycięzca złotej piłki i ja też rozumiem, dlaczego to prawdopodobnie tak ostatecznie będzie wyglądało. I nie krzyczcie za tego Trenta na prawej obronie, oni zawsze dają prawego obrońcę i nie ma po prostu lepszego wyboru. Oczywiście warto podkreślić to, że w tym roku będzie pierwszy raz także drużyna kobiet, jeżeli chodzi o Team of the Year. Tutaj macie wszystkie nominowane zawodniczki. W ogóle wiecie, że link do głosowania znajdziecie w opisie, możecie przejrzeć te nazwiska. Ja, jak pewnie większość z was, nie znam się jakoś super na kobiecym futbolu, ale drużyna, którą wybierano w CBS także z Aleksją Putellas, która była tam zaproszona gościnnie, wyglądała w następujący sposób. Moim zdaniem jest to błędna drużyna, bo jestem przekonany, że na lewej obronie nie pojawi się Karczawi, tylko albo Baha, albo Rolfo. Szczerze mówiąc, nawet bardziej liczę tutaj na zawodniczkę Barcelony. Natomiast tu na prawym skrzydle, które przed chwilą zasłaniała kamerka, raczej będzie Graham Hansen. Bo nie wyobrażam sobie, żeby nie została ona wybrana przez graczy. I też ciekawe, jak bardzo te głosy graczy będą miały znaczenie, no bo jeżeli będą miały, no to zamiast Pop pewnie będzie, nie wiem, jakaś Diani, bo będzie się liczyła dla wszystkich grywalność w grze. To daje nam aż 22 karty Team of the Year w tym roku, a do tego dochodzą jeszcze chociażby karty Toty Ikon, które wyglądają niesamowicie. Bo takie wyróżnienie ma dostać chociażby Franck Ribery, Patrick Vieira, Ronaldo Nazario, czy najświeżej zlikowana karta, czyli Mia Hamm. Do tego warto jeszcze dodać kwestię playstyli, gdzie została wypuszczona informacja, że każda z kart Toty Ikon będzie miała dwa playstyle plus. Oczywiście te wszystkie karty, jeżeli chodzi o statystyki, to są tylko przewidywania, natomiast nazwiska są już zlikowane. I to na razie tylko cztery ikony, ale ich będzie z pewnością więcej. I to wszystko, co przed chwilą powiedziałem, to dla mnie pierwszy argument związany z tym, że moim zdaniem trafienie w tym roku karty Toty będzie najłatwiejsze w historii. I nie mówię o tym, że to będzie jakieś super łatwe, ale po prostu zwiększona pula kart, no to od razu daje do myślenia i od razu pokazuje, że samo trafienie takiej karty powinno być łatwiejsze. A zaraz przejdziemy do tego, jak jeszcze bardziej zwiększyć swoją szansę na to. Dajcie mi chwilę. Bo chciałem się z wami podzielić jeszcze swoją prywatną refleksją, że moim zdaniem EA w tym roku na Toty naprawdę odepnie wrotki. Wiecie, oni zdają sobie sprawę z tego, że gracze powoli odchodzą od tej gry, że ta gra się nudzi, że ona nie robi takich wyświetleń w kontekście zainteresowania, tak ogólnie, nie mówię o polskim YouTubie czy o zagranicznym YouTubie, po prostu nie generuje takiego zainteresowania, jak życzyliby sobie, żeby generowała. Jej też nie jest głupie i oni wiedzą, że gracze na okres Team of the Year powracają do tej gry, żeby dać sobie szansę na to, że a, nóż widelec, może trafię jeszcze jakąś fajną kartę, może trafię tego prestiżowego zawodnika Team of the Year, no i wróci mi chęć do grania. Z tego powodu wydaje mi się, że drop w tym roku kart Toty będzie wyższy niż w poprzednich latach. Ale zanim się ucieszycie, że każdy z was będzie miał Kyliana, to posłuchajcie. Zdaję sobie z tego sprawę, że drop kart eventowych w tym roku jest tragiczny, sam to odczuwam i sam na to narzekam. Natomiast obecnie będziemy mieli dwie drużyny Toty, z czego jedną, tą kobiecą, szczerze mówiąc, dużo słabszą. Bo jasne, że będzie tam Aleksja Putellas, Graham Hansen, czy właśnie na lewej obronie Baha albo Rolfo, ale też będzie dużo słabych kart, którymi realnie nie będziemy chcieli grać. Czy bramkarka, która wygra, czy środkowe obrończyni, no to raczej nie będą jakieś ultra topowe karty. Więc wydaje mi się, że trafienie takiej Oberdorf, która, strzelam, będzie kosztowała 250-300 tysięcy, nie będzie już tak graniczyło z cudem, jak trafienie w przeszłości, nie wiem, Luki Modricia w wersji Team of the Year, który też nie był tą, wiecie, kartą z absolutnego topu, jak Ronaldo, jak Mbappe, ale jednak no, był znacznie lepszy niż wspomniana Oberdorf. Więc dla EA jest to sytuacja wymarzona. Damy ci kartę Toty, chociaż nie będzie ona tak dobra, jak ty w poprzednich latach, ale będziesz mógł się cieszyć z tego, że masz kartę, która jest prestiżowa. Tylko, no właśnie, czy ta karta dalej będzie oznaczała jakiś prestiż? Ciężko powiedzieć, no bo wiecie, sama ta pula zawodników, która się zwiększa, którzy dostaną takie wyróżnienie, sprawia, że no jest ono mniej drogocenne. I to prowadzi nas do kolejnego wniosku, że skoro będziemy mieli sporo kart, które nie będą aż tak drogie, to znaczy zakładam, że będą kosztować między 150 a 400 tysięcy, bo w takich widełkach mniej więcej wrzuciłbym na przykład tą Oberdorf, na którą się uparłem w tym odcinku, no to będziemy mieli trochę takich słabszych kart do trafienia. A skoro będziemy mieli trochę słabszych kart Toty do trafienia,
no to widzę tutaj opcję na kolejną rzecz, a mianowicie na paczkę z gwarantowaną kartą Team of the Year. Nie wierzę, że mi to przeszło przez gardło. Bo naprawdę długo uważałem, że jest to niemożliwe, ale widząc, co dzieje się w tej grze, wcale nie zdziwiłbym się, gdyby podczas okresu Team of the Year pojawiła się na przykład paczka w sklepie za milion czy półtora nawet miliona, chociaż to brzmi absurdalnie, która będzie zawierała jedną gwarantowaną kartę TOTY. Ale oczywiście, będzie mógł być to Kylian, a będzie mogła być to Oberdorf. A jak nie w sklepie, to dlaczego nie w SBC? Bo to znowu będzie super sposób na to, żeby podnieść wartość folderu, czyli kart wysoko ocenionych, niegrywalnych, które teraz są bardzo, bardzo nisko. Karty ocenione na 85, 86, 87, one są super nisko, a takie wyzwanie o gwarantowaną kartę TOTY, które zakładałoby bardzo dużo wyzwań, ale właśnie z konkretnymi segmentami, które na koniec dnia miałoby kosztować, nie wiem, milion, półtora miliona, 1 700 000 w folderze, skusiłoby na pewno wielu graczy, a z drugiej strony bardzo mocno podniosło ceny tych kart. I znowu jest to zysk dla EA, bo jeżeli te karty są drogie, to gracze tym chętnie otwierają paczki, bo nawet jeżeli nic nie trafią, no to trafią wysoki overall, który mogą gdzieś dalej przepalić, więc EA się to opłaca, bo sprzedadzą więcej paczek za FIFA Pointsy. Więc tą pierwszą część tego materiału chciałem podsumować w ten sposób, że wydaje mi się, że to będzie najciekawszy event TOTY dla przeciętnego gracza w historii. To znaczy, jeżeli wcześniej miałeś dużo pieniędzy, chciałeś wydawać na paczki, no to trafienie tej karty było bardzo trudne, ale jak już się udało, no to było zdecydowanie bardziej prestiżowe. Teraz wydaje mi się, że więcej osób będzie w stanie poszczycić się trafieniem tej niebieskiej wersji zawodnika, ale z drugiej strony wiele z nich to będą na przykład zawodniczki drużyny kobiecej, które będą kosztować kilkaset tysięcy, to maksimum. Ale nie o tym chciałeś usłyszeć. Chciałeś usłyszeć, jak zwiększyć swoje szanse na trafienie karty TOTY, więc teraz już ci to mówię. No przede wszystkim przestań słuchać ludzi z internetu. I tak, wiem, że ja też jestem gościem z internetu, ale ciągle słyszę dwa zdania, które mnie niesamowicie wkurzają. Pierwsze z nich to jakaś teoria, że z zachowanych paczek nie da się trafić karty TOTY. Oczywiście, że z zachowanych paczek będziesz mógł trafić kartę Team of the Year, ponieważ zawartość paczki generowana jest w momencie jej otwierania, a nie w momencie jej zdobywania. Tylko paczki, które mają konkretną kartę, czyli na przykład gwarantowaną ikonę, mają tą ikonę, nie wiem, już napisaną, tak, że będzie to ikona Thunder, powiedzmy, to nawet jeżeli nie ma tego eventu, to tą ikonę jesteś w stanie trafić, ale jeżeli otwierasz zwykłą paczkę, na przykład 2x86+, czy 10x83+, to zawsze ta zawartość jest generowana na podstawie tego, co akurat jest do trafienia w grze, także nie dawaj się tutaj jakimś trollom, które ci mówią, że tak nie jest. Jest też druga opinia, z którą trochę ciężej jest walczyć, bo ma trochę więcej sensu. Wiele osób mówi, że jak ma coś trafić, to trafi. No i to jest prawda, ale równie dobrze mógłbyś wysłać jeden kupon Lotto i powiedzieć, że jak masz wygrać, to wygrasz. Tylko że wysyłając jeden kupon, masz szansę 1 do 14 milionów, a wysyłając dwa kupony, masz szansę 1 do 7 milionów. To i to jest ciężkie, ale jednak widzisz dużą różnicę, nie? I dokładnie tak samo jest z twoimi paczkami na event i z tym, w jaki sposób się do niego przygotowujesz. Nie jestem fanem zachowywania 150, 200, 300 paczek na TOTY, kiedy są to paczki słabe. To znaczy jasne, możesz trafić TOTY w paczce za 7,5 tysiąca, to nie jest zakazane, ale raczej tego nie zrobisz. A często w ten sposób blokujesz sobie słabe karty, którymi mógłbyś robić SBC, które później grindując doprowadzają cię do dobrych paczek. Obecnie na przykład ze słabych kart możesz sobie robić 81 double upgrade, czyli 2x81+, a z tego robić paczkę 84x5, a jak mi powiesz, że nie masz informa, to nie marudź, tylko pójdź zrobić informa w SBC, a nie kupujesz go na rynku, bo możesz też, zaraz to zresztą znajdę, proszę bardzo, możesz zrobić pick z informem, który kosztuje 23 tysiące, ale jak będziesz sobie robił to wyzwanie, które teoretycznie kosztuje 6 tysięcy, ale w praktyce na pewno masz dużo kart w klubie, no to wszystko to ci się wyrówna i będziesz w stanie przygotować swój klub na event TOTY. A nie, że ty siedzisz na tych paczkach za 7,5 tysiąca i ich nie otwierasz, bo może trafisz Mbappe. Więc jeśli chcecie zwiększyć swoją szansę na trafienie kogoś dobrego, to zachowujcie paczki nie za 7,5, nie za 25, nie za 50, nawet nie za 100 tysięcy monet, tylko zachowujcie te paczki, które mają gwarantowany overall. 5x84+, 2x86+, 10x83+, ja swoją kartę Team of the Year, najlepszą, Kantę, 2 lata temu trafiłem z paczki 25x83+, którą sobie zachowałem na przykład za swapy. Ach, swapy, piękne to były czasy. Także wszystkie te mega paczki rzadkich kart otwiera już teraz, ich nie ma sensu moim zdaniem trzymać, rób rozbudowy, grinduj sobie wysoko ocenione paczki, szczególnie, że w przyszłym tygodniu pewnie będzie jakiś event przygotowawczy, a nawet jeśli nie będzie to tak nazwane, to na pewno będzie dużo miejsc, gdzie będziesz mógł zrobić paczki, które sobie odłożysz na to, żeby
no, dać sobie szansę na trafienie czegoś fajnego, na toty. Kolejnym błędem w drodze maksymalizacji swoich szans na trafienie tej niebieskiej karty jest otwieranie na konkretną formację. W poprzednich latach było tak, że na początku wychodzili napastnicy, potem pomocnicy i to na przykład tak co 3 czy co 2 dni się zmieniało i dopiero na koniec wychodziła cała drużyna Team of the Year. W tym roku nie do końca wiemy, czy będzie tak samo, czy na przykład i podzieli event Team of the Year na mężczyzn i na kobiety. Ciężko tak szczerze przewidzieć, co zrobią i pewnie dowiemy się o tym więcej w następnym tygodniu. Żeby tego nie przegapić, subskrybuj ten kanał, obserwuj mnie na Twitchu, obserwuj mojego fanpage'a, tam będę dawał informacje. Ale niezależnie co oni zrobią, chciałbym, żebyś nie popełnił tego błędu i otworzył swoje paczki wtedy, kiedy będzie najwięcej kart do trafienia. Bo i tak większość z nich jest niewymienna, więc ciebie nie powinno interesować, czy ty trafisz Kyliana Mbappe 19 stycznia, czy trafisz go 27 stycznia, ale otwierając 19 stycznia trafisz złotego Bellingama, a otwierając 27 stycznia trafisz już Bellingama Toty. Więc nie fokusuj się na tym, żeby otwierać na napastników czy na pomocników, poczekaj na całą drużynę, poczekaj, nie wiem, jak ikony wpadną do paczek, bo to będzie ten najlepszy moment i ja też wtedy zaplanuję otworzyć swoje paczki. Rok temu popełniłem błąd, rok temu już się nie mogłem doczekać, rok temu no miałem odłożone te paczki, mówię, ja już muszę połowę z nich otworzyć, a połowę sobie zostawić. Ale tak jak mówię, to był błąd, bo po prostu bardzo już chciałem otwierać, widziałem jak wszyscy inni otwierali, czułem na sobie presję i też to zrobiłem. A lepiej byłoby poczekać i dać sobie jeszcze większą szansę na to, żeby tego toty trafić. Mój cel to w tym roku również trafić coś ciekawego, bo 2 lata z rzędu, bez wydawania ani jednego FIFA Pointsa, udawało mi się trafiać karty toty i mam nadzieję, że w tym roku będzie podobnie. Obserwujcie te moje poczynania, obserwując mnie tutaj na kanale, subskrybując ten kanał, zostawiając łapkę w górę, obserwując mnie również na Twitchu, bo tam będzie wielkie otwieranie tych paczek, które ja sobie zachowam, które ja sobie wygrinduję. Już teraz mam ich sporo, już teraz wyglądają dobrze, ale liczę, że będą wyglądać jeszcze lepiej. Także dziękuję wam serdecznie za oglądanie, trzymajcie się, na razie i piona!